Cześć, dzisiaj będzie o żabach i o tym, jak będziemy je połykać. Słuchajcie, wreszcie uda mi się opowiedzieć o naszej filozofii połykania żab, bo potrzebny jest naszej społeczności na Instagramie taki filmik, bo przychodzą nowi ludzie i zupełnie nie wiedzą, o co chodzi. I ja co chwilę dostaję w wiadomościach prywatnych pytania, o co chodzi z połykaniem żab, czy możesz wyjaśnić, co to jest to połykanie żab? Więc już wyjaśniam i zapraszamy wszystkich nowych ludzi do wyznawania naszej filozofii połykania żab. Więc co to takiego ta żaba? Żaba jest powiązana z to-do listami. Żaba to jest taka pozycja na waszej to-do liście, której najbardziej na świecie macie ochotę nie robić i uciekać, w tym czasie, nie wiem, sprzątać, uczyć się czegoś innego, dzwonić do znajomych. Po prostu to jest coś, co macie ochotę odłożyć albo coś, czego chcielibyście najbardziej uniknąć. I to jest tak naprawdę w skrócie filozofia żab. Natomiast to, co ja zrobiłam, to w ogóle podejście i ten pomysł pochodzi z książki Briana Tracy Zjedz tę żabę. I on właśnie tutaj tłumaczy, że są takie rzeczy, których nie mamy ochoty robić i że to są takie żaby, a czasami to są nawet ropuchy, więc czasami połykaliśmy też ropuchy, więc po prostu wzięliśmy pomysł z tej książki i razem staramy się zaczynać tak naprawdę od połykania żab, bo to jest też ważne, żeby zacząć od tej rzeczy. I powiem wam, że to jest coś, co bardzo mi pomogło w moim, powiedzmy, dążeniu do produktywności, ale nie używam tego zawsze, bo nie zawsze mam ochotę zaczynać od najtrudniejszej rzeczy. Czasami wolę zrobić kilka prostszych rzeczy, które mam wypisane na mojej liście do zrobienia i dopiero potem pognąć sobie taką żabę. Natomiast zawsze wiem, które zadanie jest żabą na mojej liście. I to, co jest, myślę, że najważniejsze w tej całej tutaj naszej teorii, to, że osadziliśmy tą metodę połykania żab stricte w czasie przed sesją. I to jest to nasze know-how społeczności. Bo tak naprawdę żaby wypisujemy tylko w momencie sesji. I to są takie nasze rzeczy do zrobienia związane z sesją. I teraz, jak to u mnie funkcjonuje? Bo u mnie nie każde zadanie jest żabą. U mnie żabami to są takie rzeczy, które muszę zrobić na studia, żeby zaliczyć te studia, ale nie są to egzaminy i kolokwia. Czyli na przykład u mnie żabami czy ropuchami będą eseje, jakieś pytania na ocenę, wysłanie maila do wykładowcy, porozumienie się z grupą znajomych. Wszystkie takie rzeczy, które muszę zrobić, a które wpłyną na moją ocenę końcową, a które nie są egzaminami. I już pokazuję wam, jak to wygląda u mnie w Notion, bo przygotowałam też szablon dla was specjalnie do połykania żab. To jest coś, czego nam brakowało w zeszłym roku, więc teraz już jest. Możecie pobrać go w linku w opisie. Z linku w opisie. Więc to jest moje Notion. Tutaj mamy specjalny szablon pod zakładką bajery. I mamy przedmioty priorytetowe i zjedz tę żabę. I tutaj mamy krótką instrukcję i tutaj są wszystkie żaby z zeszłego roku, wkleiłam je tutaj dla przykładu i tak jak widzicie, tutaj na przykład musiałam napisać 3 strony w Wordzie na zaliczenie z psychometrii. Nie mieliśmy kolokwium, tylko mieliśmy taki raport do napisania. Statystyka to były zadania, które musiałam zrobić. Prezentacje też często są na zaliczeniach. Neo-PR to również była interpretacja, czyli powiedzmy parę stron też w Wordzie na zaliczenie. Prezentacje z przywództwo, badania. Na jedne zajęcia musiałam zrobić badanie naukowe, żeby zaliczyć ten przedmiot. Więc tak jak widzicie, po prostu mam mnóstwo takich rzeczy do zrobienia, które nie są wcale egzaminami ani kolokwiami, a bez których nie zaliczę. I u mnie to są żaby lub właśnie ropuchy. Prezentacja z przywództwa, zadania z osobowości, prezentacja na stres, to jest to wszystko. Tutaj widzicie też, podawałam sobie deadline'y przy niektórych żabach i udało mi się połknąć wszystkie, zaliczyłam studia w zeszłym roku. I tutaj już wam pokazuję tutaj też właśnie książkę, którą czytałam i z której pochodzi ten cały pomysł, a tutaj już część właściwa szablonu, który wam zapewniam i to jest po prostu to-do lista, gdzie możecie sobie dopisać na przykład esej. Albo może to być dla was test, albo sprawdzian, jeżeli nie jesteście studentami. I to po prostu jest takie, to po prostu jest takie proste, tak chciałam powiedzieć, to jest naprawdę banał, jeżeli już wiadomo, o co chodzi z połykaniem żaby, no i w momencie, w którym połkniemy żabę, możemy odznaczyć, że udało nam się ją zrobić. Możemy też dopisać sobie datę. Wystarczy małpkę tutaj zrobić i w ten sposób dodajecie datę, na przykład dzisiaj, klikacie w to i dodajecie remind i na przykład day before.
to już się nam nie uda, bo już dzisiaj, no wiecie o co chodzi, ale tak się właśnie dodaje datę, gdybyście chcieli wiedzieć, jak ja dodałam datę. I przy żabach również wkleiłam taką tabelkę do egzaminów i kolokwiów i wtedy dzięki temu ten szablon staje się taką pełną listą rzeczy, które musimy zrobić, żeby zaliczyć studia. Więc ja tutaj dodaję wszystkie testy, wejściówki i kolokwia razem właśnie z ich czasem, na przykład powiedzmy test, biologia, żeby też tutaj maturzystów ewentualnie albo młodszych też uwzględnić i na przykład możemy dodać sobie test, dodać kiedy on będzie, jest przed nami i czy udało nam się go napisać, udało nam się. I co, słuchajcie, tak naprawdę to jest tyle. Szablon możecie pobrać z linku w opisie. Będziemy połykać żaby na pewno też w tym roku na moim Instagramie przed sesją zimową i przed sesją letnią, więc szykują się takie dwa terminy, w których będziemy połykać żaby i bardzo Was zachęcam. W tym czasie możecie oznaczać mnie na story, na Instagram story. Ja wtedy udostępniam wszystkie osoby, które połykają żaby razem z nami i wtedy tworzy taka grupa ludzi, którzy pracują na to, żeby połknąć wszystkie żaby jak najszybciej i też to się, wiecie, motywujemy się nawzajem, kto połknie może nie więcej, bo to nie jest wyścig, ale ja na przykład mnie to bardzo motywuje, jak widzę, że ktoś połknął ostatnią żabę albo zostało mu jeszcze 5 żab, a 10 już połknął. No to jest naprawdę, naprawdę super, tak po prostu przeżyć tą sesję w grupie, razem, więc do tego Was zapraszam. Będziemy startować przy sesji zimowej w tym roku. I to tyle. Miłego połykania żab.